Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nie ukrywam, że to dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt wystąpić tutaj tak w znamienitym gronie. Szukam tak na szybko znajomych twarzy, ale na razie jeszcze nikogo nie znalazłam, ponieważ 2 lata temu miałam okazję też wystąpić tutaj z takim tematem związanym z kreatywnością. Być może ktoś z Państwa był wtedy. Moja pamięć jest dosyć dobra, mimo jest to wszystko jednak zawodna, na razie jeszcze nikogo nie widzę. Niezmiernie mi miło jednak, że mogę tutaj Państwa powitać. I nie ukrywam, że zauważyłam już kilka osób, odwzajemniło mój uśmiech. Myślę, że może teraz parę osób również odwzajemniło uśmiech w odpowiedzi na to zdjęcie. Drodzy Państwo, o czym będę mówić? O neuronach lustrzanych. A dlaczego? Jeszcze krótko, zanim powiem Państwu, jaki w ogóle będzie cel tej mojej prezentacji, chciałam powiedzieć, że zawodowo i naukowo zajmuję się szeroko rozumianą pamięcią, a neurony lustrzane jest to temat, który już od kilku dobrych lat zagościł nie tylko w świecie naukowym, ale też w świecie dydaktycznym. Ja sama jestem nauczycielem, pedagogiem i neurony lustrzane to jest coś, co w bardzo fajny, prosty sposób teoretycznie tłumaczy to, jak uczą się dzieci, uczą się przez naśladownictwo. Właśnie ten uśmiech jest jednym z takich kluczowych, klasycznych przykładów tego, jak działają neurony lustrzane. Natomiast moja prezentacja będzie nieco przewrotna, ponieważ ja absolutnie nie będę chciała mówić o tym, jak świetnie działają neurony lustrzane, ale będę mówić o tym, jak wiele pojawia się wątpliwości związanych z tą teorią. Nie ukrywam, że w kuluarach dzisiaj podzieliłam się z panem doktorem Kaczmarzykiem taką moją obawą, że będę mówić o tej teorii bardzo znanej, bardzo popularnej, taki, no nie powiem, że negatywny sposób, ale w taki wątpliwy, taki, który budzi nie tylko moje wątpliwości, ale również wątpliwości wielu naukowców. I obawiałam się trochę, jak zostanie przyjęta ta prezentacja, natomiast pan doktor sam stwierdził, że faktycznie o neuronach lustrzanych, proszę Państwa, wiemy jeszcze bardzo mało. Natomiast one faktycznie pojawiają się w różnego rodzaju opracowaniach, w artykułach popularnonaukowych, na szkoleniach, mówiąc o tym, jak to fajnie dzieci uczą się faktycznie przez te neurony lustrzane. Zanim jednak przejdę do tych wszystkich punktów, które chciałabym Państwu przedstawić, króciutko historia neuronów lustrzanych. Myślę, że większość z Państwa kojarzy ten mechanizm, natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które już na tym etapie historii samego eksperymentu mogą też budzić pewne wątpliwości nasze teraz w dzisiejszym świecie, w momencie, kiedy mówimy o edukacji. Co się wydarzyło? Co się w ogóle wydarzyło? Kiedy się wydarzyło? W latach 90. pojawił się pierwszy eksperyment przeprowadzony na małpach, makakach. Wtedy zostały badane neurony, ale proszę Państwa, pojedyncze neurony makaków, które tak naprawdę, można powiedzieć, odpalały, jak to mówią naukowcy, czy reagowały w momencie, kiedy małpa wykonywała jakiś ruch. I tak naprawdę wiemy tylko tyle, że eksperyment pokazał przypadkiem zupełnie inny mechanizm polegający na tym, że neurony małpy reagowały zarówno w momencie, kiedy wykonywała jakiś ruch, czyli kiedy sięgała po jakiś smakołyk, ale również wtedy, kiedy obserwowała taki sam ruch badacza. Wniosek bardzo prosty, można powiedzieć bardziej nawet uproszczony, był taki, świetnie, czyli neurony działają zarówno wtedy, kiedy my coś robimy, ale działają też wtedy, kiedy obserwujemy inną osobę, która robi to samo. Chociażby ten uśmiech, o którym Państwu przed chwilą mówiłam, pan doktor Kaczmarzyk bardzo często przywołuje nieco bardziej ryzykowne zachowanie, to znaczy ziewanie, tak, które również jest zaraźliwe. Może nie będę zbyt długo o tym mówić, żeby nie wywołać reakcji lustrzanej tutaj na sali. Drodzy Państwo, co pojawiło się dalej? Neurony makaków reagowały zarówno na ruch precyzyjny, czyli taki ruch pęsetowy, kiedy małpa sięgała po rodzynkę, i zarówno reagowały na wykonywane całą kończyną, kiedy na przykład musiała chwycić pomarańcze, i reagowały na to zupełnie inne neurony. To też było, można powiedzieć, przewidziane, naukowcy wiedzieli, że coś takiego może się wydarzyć. Natomiast to, co najbardziej zaskoczyło, to było to, że właśnie w momencie, kiedy obserwator czy naukowiec zmieniał smakołyk, czy sięgał na podest, żeby podmienić po prostu obiekt, neurony również zareagowały. I to tak naprawdę stanowiło początek całej ogromnej rewolucji związanej z neuronami lustrzanymi. Co było dalej? Naukowcy przeprowadzili eksperyment dodatkowy, który polegał na tym, że przeprowadzili takie próby, żeby sprawdzić, czy neurony lustrzane makaków reagują w różnych sytuacjach. Bo wiemy już na pewno, że reagują w momencie, kiedy obserwowali osoby badane sięgające po obiekt.
Myślę, że musiało to wyglądać dość komicznie, ponieważ naukowcy wykonywali nawet różne groźne miny, machali rękami, wykonywali pantomimę przed tymi biednymi małpami, które chyba nie do końca wiedziały, co jest grane. Okazało się, że neurony lustrzane wtedy nie reagowały. To znaczy, najważniejszy wniosek był taki, że faktycznie reagowały tylko i wyłącznie na przenoszenie obiektu, czyli tak naprawdę na takie działanie, które mogły wybrać same ze swojego repertuaru zachowań. To było kluczowym wnioskiem tutaj w tym eksperymencie. Zbadano łącznie 184 neurony, pojedyncze neurony w mózgu makaków. Wszystkie one reagowały na działanie, czyli na to działanie, które małpa wykonywała samodzielnie. 87 z nich reagowało na różnego rodzaju bodźce wzrokowe. 39 neuronów, pojedynczych neuronów, tu podkreślam, odpowiadała na obserwowane działania, natomiast tylko 12 z nich reagowała i na działanie, i na obserwacje. Czyli ze 184, przepraszam, pojedynczych neuronów zreagowało 12. Te 12 to była ta skromna liczba neuronów lustrzanych. Tutaj bardzo istotne też jest to, że do tych pojedynczych komórek nerwowych zostały wszczepione mikroelektrody. Tylko i wyłącznie w ten sposób można było zbadać reakcję pojedynczej komórki. Proszę Państwa, wtedy rozpoczął się prawdziwy hit. W latach 90., w 96 roku dokładnie pojawił się pierwszy artykuł, w którym te właśnie neurony nazwane zostały lustrzanymi. Następnie już pojawiła się ogromna fala tego, co neurony lustrzane mogą zrobić, albo z czym mają związek, z otyłością, z zaraźliwym ziewaniem, o którym Państwu przed chwilą mówiłam, z autyzmem. Nawet jest takie stwierdzenie rozbitych luster, nie wiem, czy Państwo wiecie, które mówi o tym, że właśnie osoby ze spektrum autyzmu mają między innymi problemy czy braki w zakresie empatii i za to też odpowiedzialne są teoretycznie neurony lustrzane. Jąkanie, orientacja seksualna, palenie papierosów, kibicowanie, jest bardzo dużo zakresów, można powiedzieć, za których te neurony są odpowiedzialne. Oczywiście, bardzo przepraszam. Jak to ma tutaj wygląd w klasie, w środowisku szkolnym? O neuronach lustrzanych też mówimy w tym temacie, w kontekście nauki. O zaangażowaniu nauczyciela i o entuzjazmie ucznia. To też jest bardzo często tłumaczone przez neurony lustrzane. Ale zobaczmy jeszcze kolejny element związany z tym, jaka moda nastąpiła po pierwszych artykułach. Kilka takich głównych nagłówków artykułów popularno-naukowych, wystąpień, które pojawiły się i które tak naprawdę rozprzestrzeniły całą modę na neurony lustrzane. Neurony, które kształtowały cywilizację. Barack Obama puka do twojego mózgu, oczywiście przez neurony lustrzane. Naucz się, jak wykorzystywać neurony lustrzane, by wpływać na innych. Seks równa się neurony lustrzane. Myślę, że na piątkowe popołudnie każdy z Państwa wybierze sobie odpowiedni nagłówek, jeden z tych tutaj obowiązujących. Także to było też kilka przykładowych, proszę Państwa, artykułów, które pojawiły się, które pokazują cały czas tą ogromną modę na neurony lustrzane. Ja sama też jestem tym bardzo zafascynowana, tym tematem neuronów lustrzanych, tym, jak one działają na człowieka. Natomiast, proszę Państwa, jak to jest w neurodydaktyce, my tak naprawdę jeszcze wiemy bardzo mało. Im więcej zgłębiałam się w artykuły związane z badaniem nad neuronami lustrzanymi, tym większe miałam poczucie, że jeszcze bardzo mało o nich wiem. Generalnie my ogólnie bardzo mało wiemy o tych neuronach. I moim celem dzisiaj jest pokazanie Państwu czterech takich głównych wątpliwości, które wybrałam naprawdę spośród bardzo obszernej listy, związanej z tym, jak one faktycznie funkcjonują. Pierwsza wątpliwość związana jest z tym, jak neurony lustrzane zostały zbadane w mózgu człowieka. Tutaj istotne jest to, co mówiłam wcześniej, że u małp zostało to przeprowadzone w ten sposób, że mikroelektrody zostały wszczepione do pojedynczej komórki nerwowej. Tylko i wyłącznie w ten sposób można było sprawdzić reakcję, czy tak zwane odpalanie, czy spajki, jak to też mówi się w żargonie naukowym, tych konkretnych komórek. Natomiast tutaj pojawi się problem. Nie ma możliwości medycznej do tego, żeby w zdrowym mózgu człowieka wszczepić mikroelektrody. Jest to możliwe tylko i wyłącznie w uzasadnionych medycznych przypadkach. Oczywiście my wiemy, że możemy zbadać ludzki mózg na różne sposoby, między innymi poprzez TMS, jest to jedna z metod, czyli przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, EEG, PET, to są różne metody. Natomiast proszę Państwa, one badają tak naprawdę
aktywność neuronów w jakimś konkretnym obszarze, czyli nie mamy możliwości zbadania pojedynczych komórek nerwowych, tak samo jak to zadziało się u małp. Pojawiły się właśnie wczesne badania w roku 95 i 96 i na tej podstawie teoretycznie naukowcy wysnuli pierwszą teorię, że faktycznie te neurony lustrzane w ludzkim mózgu się znajdują. Natomiast naukowcy też bardziej używali stwierdzenia system lustrzany niż neurony lustrzane. A dlaczego? Porównałabym to do badania natężenia ruchu na bardzo ruchliwym skrzyżowaniu. Tak jak Państwu mówiłam przed chwilą, nie ma możliwości zbadania tej pojedynczej komórki w ludzkim zdrowym mózgu, natomiast możemy zbadać aktywność jakiegoś obszaru. To tak samo jak chcielibyśmy zbadać ruch na skrzyżowaniu, na przykład taki ruch, który odbywa się w dwóch kierunkach, północ, południe i wschód, zachód. Załóżmy, że mamy dwa kierunki główne ruchu na tym skrzyżowaniu, ale my chcielibyśmy zbadać, czy jeden konkretny osobnik, czyli właśnie jedna komórka nerwowa, porusza się zarówno na tym skrzyżowaniu w kierunku północ, południe i wschód, zachód. Czyli wracając tą sytuację znowu na mózg makaka, jest to neuron, który reaguje zarówno w przypadku wykonywania ruchu, jak i jego obserwacji. I tak naprawdę w ludzkim mózgu my możemy zbadać tylko ogólny ruch, który się odbywa. Wiemy, że na przykład jest wzmożony ruch w kierunku północ, południe lub wschód, zachód. Nie jesteśmy jednak w stanie zbadać tej jednej konkretnej komórki. To tak naprawdę jest pierwsza wątpliwość, która od wielu lat spędza sen z powiek wielu naukowców, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak do końca stwierdzić, czy nasz system lustrzany działa dokładnie w ten sam sposób, jak układ neuronów lustrzanych małpy, makaka. Ponieważ w dużym uproszczeniu neurony lustrzane odpowiadają za to nauczanie się przez naśladownictwo, tak? O to, że my możemy symulować jakieś działanie w naszym mózgu, obserwujemy je i przez to jesteśmy w stanie się go nauczyć. Co więcej, w momencie, kiedy były prowadzone badania nad ludzkim mózgiem w kontekście neuronów lustrzanych, okazało się, że neurony reagują również na to, że jakiś obiekt po prostu przenosi się w powietrzu lub po prostu jest przenoszony w inne miejsce. Natomiast jeśli chodzi o małpy, wtedy te neurony lustrzane nie reagowały. Więc tutaj pojawia się również kolejna wątpliwość, czy możemy przełożyć funkcję neuronów lustrzanych małpy na funkcję neuronów lustrzanych człowieka w momencie, kiedy tak naprawdę one reagowały w zupełnie inny sposób. Jest to jedno z podstawowych pytań, na które dzisiaj naukowcy nadal nie znają odpowiedzi. Dopiero w 2009 roku pojawiły się pierwsze badania, właściwie pierwsza demonstracja neuronów lustrzanych, natomiast ona też odbyła się w zupełnie innych warunkach. Wzięło w niej udział 21 osób, które były chore na lekoodporną padaczkę. Faktycznie ta sytuacja pozwoliła na to, że naukowcy czy badacze wszczepili mikroelektrody do pojedynczych komórek nerwowych i tutaj pojawiło się pierwszy dowód na to, że faktycznie pojedyncze neurony lustrzane funkcjonują w mózgu człowieka, ponieważ osoby badane najpierw obserwowały ruch wykonywany przez osobę nagraną na filmie wideo, później ten ruch musiały również wykonać osobiście. I tutaj pojawił się pierwszy dowód na to, że te neurony lustrzane są, natomiast tak naprawdę nadal nie do końca wiadomo, w którym obszarze mózgu dokładnie się znajdują i jak dużo ich jest. Także pierwsza wątpliwość, pierwsze pytanie, które do dzisiaj nie zostało rozwiązane, związane jest z tym, że tak naprawdę systemy lustrzane makaka i człowieka zachowują się inaczej, więc nie jesteśmy w stanie przełożyć tak naprawdę wniosków z tego pierwszego badania, z badania zespołu w Parmie na to, jak funkcjonuje ludzki mózg. Drugi punkt, druga wątpliwość. Szczęśliwy pies. Myślę, że większość z Państwa posiada jakiegoś zwierzaka. Myślę, że część nawet psa. Ja sama jestem miłośniczką psów, więc dobrze wiem, jak bardzo jest to przyjaciel człowieka. Albo Państwo posiadać jakiegoś kota, ale może niech będzie ten pies. Państwo wiecie, kiedy Wasz pies jest szczęśliwy? Wiemy? Kiedy dostaje jedzenie, tak? Ale czy rozumiecie Państwo jego, powiedziałabym, mimikę, tak, gestykulację, a czy rozumiecie Państwo jego szczekanie? Rozumiemy, bardzo często tak. Drodzy Państwo, to jest kolejny właściwie przykład, czy taka
pewna wątpliwość, którą możemy też związać właśnie z neuronami lustrzanymi. I poniekąd właśnie psy wzięły też udział w badaniu, tym, żeby sprawdzić faktycznie, jak tutaj mają się te wątpliwości. Ale przejdźmy w takim razie do badania. Założenie neuronów lustrzanych jest takie, że jakaś obserwacja zachowania pomaga nie tylko na jego rozpoznanie, ale też zrozumienie. Ale ważne jest to, że tutaj potrzebna jest obserwacja. Tak jak małpy obserwowały gest naukowca i były w stanie go zrozumieć. Natomiast wątpliwość jest taka, proszę Państwa, że my jesteśmy w stanie zrozumieć jakieś działanie, nie obserwując go. Albo z drugiej strony, jesteśmy w stanie obserwować jakieś działanie, a nie do końca jesteśmy w stanie je zrozumieć. Ale może jakiś przykład. Co robi ta osoba tutaj w prawym górnym rogu? A skąd wiemy, że klaszcze? Wyobrażamy sobie. Może właśnie tutaj pan chyba dokładnie, tak mi się wydaje, że miał taki pomysł, może pocierać ręce, tak? Dokładnie tak, czyli obserwujemy działanie, ale tak naprawdę nie znamy ich intencji, albo jesteśmy w stanie zbłędnie je zinterpretować. Nie wiadomo, czy ta osoba tutaj klaszcze. Co robi ta osoba tutaj w lewym dolnym rogu? Idzie, a wchodzi do sklepu, wychodzi ze sklepu? Tego idzie obok sklepu. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, tak właśnie rodzi się plotka bardzo często, tak, że widzimy jakieś, obserwujemy jakieś działanie i tak naprawdę dokładamy sobie jakąś interpretację. Trochę to też właśnie związane jest z tymi neuronami lustrzanymi, ponieważ symulujemy jakieś działanie w naszym własnym mózgu, wydaje nam się, że dana osoba robi coś, co sami byśmy zrobili. Ale przejdźmy jeszcze do tych psów, o których Państwu mówiłam wcześniej. Zostało przeprowadzone badanie, w którym wzięło udział 45 osób. Badanie polegało na tym, że te osoby musiały odsłuchać różne szczekania psa, psów, dokładnie, komondorów, dokładnie takich psów, jak macie Państwo tutaj na zdjęciu, to są owczarki węgierskie. Ciekawe było to, że w tym badaniu wzięły udział zarówno osoby widzące, osoby niewidome w wyniku wypadku i osoby niewidome od urodzenia. Proszę Państwa, wyniki tego badania były zaskakujące, ponieważ o co w ogóle chodziło naukowcom? O to, żeby te osoby oceniły, w jakiej sytuacji te psy szczekają. Czy to jest szczekanie agresywne, czy to jest szczekanie w wyniku zabawy, czy to jest szczekanie w efekcie, kiedy widzi jakąś osobę znajomą, zaprzyjaźnioną. I te osoby tak naprawdę praktycznie bezbłędnie były w stanie to zinterpretować. Więc pojawia się tutaj wątpliwość co do głównego założenia neuronów lustrzanych, związana z tym, że my nie musimy obserwować jakiegoś zachowania, żeby je zinterpretować. Możemy je tylko słyszeć. I tu pojawia się problem, że w takim razie w naszym mózgu pojawiają się dwa obszary, które właściwie odpowiadają za to samo, za rozumienie zachowania intencji innych osobników. Tego właśnie nie wiemy. Po drugie, czy jest to możliwe, żeby w naszym mózgu faktycznie funkcjonowały dwa obszary mające tą samą rolę? Jak Państwo dobrze wiecie, mózg jest bardzo energochłonnym organem, więc pytanie, czy byłby w stanie poświęcić jakiś jeden z swoich obszarów tak bardzo cennego organu na to, żeby dublowały się pewne funkcje? Tego właśnie również nie wiemy. Kolejny punkt, czy kolejna wątpliwość, o której chciałabym Państwu powiedzieć, to właśnie też ta związana z odzwierciedleniem. Do tego jeszcze raz powrócę, czyli obserwujemy jakieś zachowanie, symulujemy je motorycznie w naszym własnym mózgu, żeby je zrozumieć i ewentualnie, żeby je powtórzyć. Bardzo często takie przykłady podaje się właśnie w szkole, kiedy próbujemy uczyć dzieci jakiejś nowej czynności. W jaki sposób uczymy dzieci na przykład sznurowania butów? Między innymi też przez obserwacje, tak? Zapinania guzików. Jedzenie nożem i widelcem. Wiele różnych umiejętności, ale nie tylko tych podstawowych umiejętności motorycznych, ale proszę Państwa, coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, czyli czytanie książek. To nie jest tylko kwestia nauki czytania. To jest też wprowadzanie takiego nawyku, że w domu na przykład rodzice czytają, że dziecko powinno obserwować, tak? O tym się bardzo dużo mówi, że powinno obserwować osoby czytające po to, żeby widzieć, w jaki sposób te osoby czerpią przyjemność z tego, czyli obserwacja, symulacja motoryczna w naszym własnym mózgu i później umiejętność odwzorowania. Ale właśnie tutaj znowu pojawia się problem, ponieważ gdybyśmy faktycznie posiadali ten mechanizm do tego, żeby odwzorować czy zrozumieć zachowania innych osób, tak naprawdę mógłby tutaj być problem z czasem reakcji. Idealnym przykładem tutaj mogą być sportowcy. W momencie, kiedy bejsbolista, bramkarz czy jakikolwiek inny zawodnik w sporcie zespołowym
obserwuje swojego przeciwnika, to tak naprawdę, zgodnie z neuronami lustrzanymi, musiałby przeprowadzić symulację motoryczną w swoim własnym mózgu, zrozumieć to zachowanie i ewentualnie na nie zareagować. Proszę Państwa, to jest kwestia milisekund. Natomiast naukowcy co do jakby tej kwestii są bezsprzecznie zgodni, że faktycznie, gdyby tak funkcjonował ludzki mózg i w ten sposób rozumiał zachowania innych ludzi, opóźniałoby to znacznie reakcję. Co więcej, mogłoby kolidować z innymi nielustrzanymi mechanizmami, które w tym momencie powinien zareagować na przykład bramkarz ruchu Chorzów, niech będzie. Może być ruch Chorzów, nie wiem, czy Państwo jesteście po tej stronie, czy po drugiej. Moje serce jest bliskie ruchowi Chorzów, więc niech zostanie. W każdym razie, drodzy Państwo, symulacja ruchowa może powodować obniżenie czy przedłużenie reakcji, co jest tutaj również kluczowe w wielu sytuacjach. Była to kolejna wątpliwość. I ostatnia, którą chciałam się Państwem podzielić, myślę, że jedna z ciekawszych, mówi o tym, że system lustrzany jest plastyczny. O tym tak naprawdę niewiele z nas pewnie słyszało, ponieważ głównie mówi się o tym, że neurony lustrzane odpowiadają tym samym zachowaniem, czyli ten uśmiech, czyli to ziewanie, machanie ręką, kiwanie. Nawet tak prosta sytuacja, za chwilę przerwa kawowa, więc może Państwo to zaobserwujecie. W momencie, kiedy jedna osoba sięga po filiżankę z kawą czy z jakimś napojem, zdarza się, że część osób też w tym samym momencie sięga, tak, jako mechanizm lustrzany, czyli robimy to samo. Okazało się jednak, drodzy Państwo, że ten system lustrzany może być skrzyżowany. Już mówię, o co tutaj chodzi. Przeprowadzono badanie, w którym osoby badane musiały zaobserwować krótki film. Najpierw na pierwszym filmie pojawił się ruch palcem wskazującym. Na drugim filmie pojawił się ruch palca serdecznego. Na czym polegał trening, czy całe badanie? Kiedy badani obserwowali ruch tego palca wskazującego, musieli wykonywać ruch skrzyżowany palca serdecznego. I odwrotnie, kiedy na filmie pojawił się palec serdeczny, osoby badane musiały wykonywać ruch tego palca wskazującego. I co się wtedy wydarzyło? Po 864 próbach, czyli po bardzo długim treningu, okazało się jednak, że w momencie, kiedy osoby badane oglądały na filmie na przykład ten ruszający się palec, to badanie wskazało, że więcej skurczy pojawiło się w tym palcu. I odwrotnie, kiedy na filmie pojawił się palec serdeczny, więcej skurczy pojawiło się w palcu wskazującym. Z drugiej strony, proszę Państwa, to nie jest nic innego jak pewna nauka, bodziec reakcja. Myślę, że większość z Państwa pełni rolę takich kierowców w codziennym życiu. Ja bardzo nie lubię jeździć samochodem na fotelu pasażera. Nie wiem, czy Państwo też macie podobne doświadczenia. Co się dzieje, kiedy, a to jeszcze w moim własnym aucie, jeszcze jak prowadzi mąż, to już w ogóle, tak? To już jest problem. Ale co się dzieje, kiedy w moim własnym samochodzie ja siedzę na miejscu pasażera, prowadzi inna osoba, niech będzie mój mąż, jest czerwone światło, które ja widzę, a mój mąż dalej jedzie 80 na godzinę. My już hamujemy, dokładnie tak. I drodzy Państwo, to jest jedna z tych przykładowych reakcji. Bodziec reakcja, to jest palec wskazujący, który ma więcej impulsów na widok palca serdecznego. Czyli zobaczmy, ta reakcja lustrzana może właśnie być skrzyżowana, niekoniecznie musi odpowiadać zachowaniem czy działaniem na takie samo działanie. I właśnie ten motyw hamowania, tego wbijania w podłogę prawej nogi w momencie, kiedy siedzimy na fotelu pasażera, jest też idealnym przykładem. Ale było ciekawsze badanie z tym związane, kiedy naukowcy odkryli faktycznie, że ten mechanizm lustrzany jest skrzyżowany, ale badanie polegało na tym, że skrzyżowany był ruch, tak? Czyli w momencie, kiedy pojawiał się ten palec wskazujący, więcej skurczy było w tym palcu. Natomiast naukowcy postanowili przeprowadzić jeszcze jeden eksperyment na tej samej grupie. Polegało to na tym, że na filmie pojawiły się chmurki i osoby badane musiały wtedy wykonywać taki ruch palcem. Kiedy pojawił się domek, też wykonywały ruch palcem serdecznym. Później odwrotnie. I co się okazało, drodzy Państwo? Ale może zapytam, jak Państwo sądzicie, czy później po takim treningu pojawiły się skurcze w odpowiednich palcach, kiedy
na filmie był domek lub chmurka? Dokładnie tak. Czyli to jest trochę podobna ta reakcja do tego z tym naszym mimowolnym hamowaniem. Czyli wątpliwość tutaj związana jest z tym, że neurony lustrzane niekoniecznie odpowiadają tylko i wyłącznie w takiej zasadzie ruch odpowiedzi na ruch. To może być ruch w odpowiedzi na jakiś obiekt, nawet na chmurkę lub domek. Ale pójdźmy dalej, proszę Państwa, kończąc tą ostatnią wątpliwość. Wrócimy na chwilę do naszych głównych bohaterów dzisiejszego dnia, czyli do małp makaków, ponieważ kiedy faktycznie przeprowadzono to badanie z chmurką i z domkiem, postanowiono zrobić podobne doświadczenie właśnie z małpami, z makakami. Na czym ono polegało? Przypomnijmy jeszcze. Pierwsze badania pokazały, że neurony małp reagowały tylko wtedy, kiedy jakiś obiekt chwytała dłoń ludzka, czyli reagowały na to zachowanie, które małpy również miały w swoim własnym repertuarze, tak? Czyli nie reagowały na przykład, kiedy badani wykorzystywali narzędzia, kiedy przemieniali miejsce jakby na przykład jakiegoś obiektu patykiem, kiedy przenosili po prostu albo pokazywali jakby jakiś tam obiekt w powietrzu, nie było wtedy żadnych reakcji. Natomiast przeprowadzono dodatkowy trening, który trwał 2 miesiące, również badano i obserwacje, i wykonywanie tego działania przez makaki. I w tej modyfikacji badania wykorzystano 2 narzędzia, patyk i szczypce, czyli po prostu też badano reakcję neuronów makaków na to, jak naukowcy przenosili obiekty, czy łapali je na przykład patykiem lub szczypcami. Okazało się, że po tym 2-miesięcznym treningu 20% neuronów, tutaj przypomnę znowu, tutaj można było zbadać te pojedyncze neurony, 20% neuronów zareagowało w momencie, kiedy osoby badane wykorzystywały narzędzia, w szczególności kiedy wykorzystywały patyk, ponieważ on też częściej był wykorzystywany przez badaczy. Jaki był tutaj wniosek badaczy? Taki, że prawdopodobnie małpa nauczyła się dodatkowej reakcji, czy dodatkowej symulacji motorycznej w swoim mózgu, obserwując ruch badacza, gdy sięgał po przysmak za pomocą narzędzia, za pomocą tych szczypiec, czy za pomocą patyka. Jaka by była tutaj ostateczna próba? Próba sprawdzenia, czy nasza sympatyczna poniekąd małpa nauczył się przesuwać obiekt za pomocą tego samego narzędzia. Pamiętajmy, trening trwał 2 miesiące, neurony lustrzane zareagowały. Ale co się okazało, kiedy jedna z małp faktycznie zasiadła do ostatniego etapu eksperymentu, przed nią został postawiony podest z przysmakami, natomiast na takiej odległości, że nie mogła na niego sięgnąć swoją łapką, postawiono przed tą małpą patyk, dokładnie ten sam patyk, który wcześniej był wykorzystywany przez naukowców. W pierwszej chwili ku radości naukowców małpa po ten patyk sięgnęła, ale zaczęła go tylko gryźć. Odrzuciła go bardzo szybko i próbowała nadal tylko i wyłącznie swoją łapą sięgnąć po ten przysmak, niestety jej się nie udało. Czyli, proszę Państwa, wniosek był taki, że faktycznie te neurony lustrzane zareagowały, niestety nie doprowadziło to do zrozumienia. A takie jest podstawowe założenie neuronów lustrzanych, że obserwujemy jakieś zachowanie, przeprowadzamy symulację w naszym własnym mózgu i jesteśmy w stanie potem to zachowanie, czy to działanie wykonać. Więc to jest jedna z ostatnich, czyli w mojej prezentacji akurat ostatnia wątpliwość, którą chciałam się podzielić. I powiem Państwu jedno, na żadne z tych pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć dzisiaj. Myślę, że żaden zespół badawczy nie jest jeszcze w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę zajmują się systemy lustrzane w ludzkim mózgu, bo tutaj powinniśmy mówić cały czas o systemach, nie o neuronach lustrzanych, nie o pojedynczych neuronach, bo tutaj nie możemy tego zbadać, tylko o systemach lustrzanych, które prawdopodobnie pomagają nam zrozumieć ludzkie działanie, ale na pewno nie tylko one są za to odpowiedzialne. Tak jak Państwu mówiłam na początku, tych wątpliwości jest o wiele więcej. Ja w szczególności polecam książkę, która 2 lata temu chyba zrewolucjonizowała rynek, jeśli chodzi właśnie o tematykę neuronów lustrzanych. To właśnie pierwsza książka, Mit neuronów lustrzanych. Jest tam tych wątpliwości, różnych obiekcji o wiele więcej, więc serdecznie Państwu polecam. Nie po to, żeby negować tą teorię, ponieważ uważam, że ona jest fascynująca, dla nas wszystkich ciekawa, szczególnie dla wszystkich osób, które pracują z dziećmi, które uczą. Faktycznie te systemy lustrzane są odpowiedzialne za te reakcje, ale w jakim stopniu
w jakim zakresie, czy faktycznie możemy mówić o tym, że entuzjazm nauczyciela to równocześnie zaraźliwy jest i przechodzi na uczniów, tego tak naprawdę nie wiemy. Naprawdę polecam Państwu serdecznie literaturę, szczególnie Mit neuronów lustrzanych i bardzo dziękuję za uwagę.